Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo dawno mnie tutaj u Was nie było, dlatego postanowiłam nagrać taki świąteczny odcinek. Wiem, że to będzie jedyny świąteczny odcinek, ale niestety ostatnio byłam bardzo zabiegana, miałam nową pracę i mam dużo rzeczy takich do ogarniania dorosłych, także niestety nie miałam za bardzo czasu, ani też w sumie weny. Ja mam bardzo dużo jakby odcinków dla Was do nagrania, więc postanowiłam, że dzisiaj tak świątecznie, mam opaskę świąteczną, tu mam choinkę. Przygotujemy się razem na święta, tylko że to będzie pielęgnacja, także wiecie, możecie sobie, nie wiem, wziąć herbatkę, ja mam taką świąteczną kubeczku, taka, i razem ze mną sobie zrobić jakiś self-care, nie mówię, że to musi być w święta, postaram się ten odcinek wrzucić jeszcze przed Wigilią, także możecie, wiecie, sobie posłuchać, bo będę opowiadała Wam takie świąteczne historie, które mnie spotkały w ostatnim czasie. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Ja w ogóle będę się szykowała właśnie jakby na Wigilię, ale takich pielęgnacyjnych teraz rzeczy, no bo Wigilia jest jutro, a teraz jakby przygotowuję się, odwijam moją buzię, po prostu muszę sobie troszkę ogolić tutaj ten meszek taki. Jak widzicie, mam tutaj troszkę niedoskonałości i w ogóle, więc zajmujemy się tym teraz, za to nie robiłam sobie takiego wieczoru dla siebie, także robimy go teraz. Na samym początku ja umyję sobie twarz zwykłym płynem micelarnym, żeby po prostu była jakaś czysta. Wiem, że niby tak się nie powinno robić, ale właściwie nie mam żadnego toniku takiego do twarzy. Ja używam po prostu, to jest z tego serum, ja to przelałam do takiego czegoś, no i tego używam, a jak coś, to takie waciki wielorazowe mega polecam. One są z Action, ale wiem, że jeszcze są w Primarku, także jeśli macie po prostu chęć na takie płatki, no to polecam bardzo, bo są wielorazowe i serio dużo jakby lepiej to działa na środowisko po prostu. Dobra, więc przechodząc do moich świątecznych historii, myślę, że pierwsza będzie o klasowych mikołajkach, dlatego że to mnie natchnęło w ogóle do nagrania tego, w sensie takich historii świątecznych, to że ostatnio na TikToku mi się wyświetliło takie coś, że tam laska robiła parodię tego, jak wyglądają naprawdę mikołajki klasowe. Że tam ktoś dostał jakieś, nie wiem, rzeczy z domu, typu, nie wiem, jakąś szczotkę używaną, czy skarpetki używane, czy jakieś mandarynki w ogóle, czy jabłka. Wiecie, takie głupoty totalne. Jak ktoś to teraz będzie nakładać na usta peeling. On jest z kalendarza adwentowego z Onibio w połączeniu z Dedlem. I to jest ta siomleczko. Powiem Wam, że super jest ten peeling. W ogóle sorry, że nie mam paznokcia. Niestety moja manikurzystka mi w ogóle nie odpisuje. Niestety, on już odpadł dawno, ale on nie odpisuje, no to trudno. Tutaj jest właśnie napisane, że zalecają to właśnie w taki sposób nakładać, że tak palcem rozcieramy, także tak zrobię. Więc wracając do historii, 2 lata temu to było w ogóle. Tak. I mieliśmy dwie klasową właśnie w klasie i mieliśmy odgórny limit chyba od 50 zł, no nie? Ogólnie ja nie wiedziałam, kto mnie wylosował, ale moja przyjaciółka wtedy do mnie napisała, że ta osoba się pyta, co ja chcę dostać, no nie? No i nie miałam jakiejś konkretnej rzeczy, bo ja, wiecie, ani nie czytam jakichś książek, ani nie mam czegoś takiego, wiecie, jakiegoś takiego hobby, że mogłabym chcieć jakąś jedną rzecz. Więc tam powiedziałam, że no, nie wiem, coś z makijażu może być, wiecie, jakaś coś do makijażu, coś do pielęgnacji, ewentualnie jakaś biżuteria, no nie? To było, wiecie, kilkanaście dni, czy tam nawet miesiąc przed tymi całymi mikołajkami. A jak coś teraz nakładam balsam taki z Douglasa, on jest świąteczny już, no, nie wiem, z którego on jest roku, bardzo dawno go kupiłam. I mi się wylosowała taka koleżanka, z którą w ogóle jakby się nie koordynowałam ani nic, ale jakby no, chodziłam z nią do klasy, więc mniej więcej wiedziałam, czym się interesuje. Więc jak były promocje na Victoria's Secret, wtedy jeszcze mgiełki kosztowały 30 zł, a nie 39, to ja jej kupiłam właśnie tą mgiełkę i do tego jakieś tam czekoladki, takie wiecie, lepsze. I nadszedł czas otwierania prezentów. Teraz w ogóle bym sobie goliła twarz i ja to kupiłam za 3 zł w Rossmanie. Nie wiem, czy to mi nie wypali twarzy. Używałam tego na ciało i jest spoko, to jest krem do golenia w ogóle. No i ona jest dla facetów, więc spróbujmy i do golenia twarzy będę używała takiego nożyka zwykłego z Rossmana. W każdym razie nadszedł czas na otwieranie prezentów i ja się tak stresowałam jakoś dziwnie. W sensie, że do końca, w ogóle ja prawie chyba ostatnio dostałam prezent, tak się wylosowało akurat. I wszyscy tam otwierali już i mieli takie fajne rzeczy. Jakby serio, ja sobie myślałam, ale super, pewnie ja też coś takiego będę miała. I słuchajcie, jakby też nie chodzi o to, że ja jestem jakaś niewdzięczna, ale dostałam jedną rzecz i ogólnie nigdy w życiu nie mówiłam, że ja czytam. Bo dostałam książkę.
nigdy w życiu nie mówiłam rzeczom, wręcz przeciwnie, ja nienawidzę czytać, po prostu nie lubię. I dostałam książkę, czy rozumiem, to była jakaś książka, wiecie, związana właśnie z makijażem, nie wiem, jakaś historia makijażu albo jakieś, nie wiem, makijażowe triki czy coś. A to była książka o historii chirurgów, po prostu, o jakichś lekarzach. I to była książka historyczna. Wiem, że to było o chirurgach, to była typowo historyczna książka, która była taka, taki klocek, miała z 1000 stron i była napisana takim druczkiem. I wszyscy podostawali takie prezenty fajne, no dosłownie, każdy był tam zadowolony, a ja dostałam po prostu historię chirurgów i jakby no na początku nie, w sensie w ogóle, ja przez tamtą Lidię nie pokazywałam, że jest jakby z tego powodu przykro, bo wiadomo, nie chciałam też, żeby osobie, która mi to kupiła, było przykro. No ale później się dowiedziałam, kto mi jakby robił ten prezent i to była taka dziewczyna, która ogólnie, ja nie wiem, o co jej chodziło, jakby ona mnie na początku w ogóle całej szkoły, ona mnie bardzo zaczęła lubić, w sensie, że siedziałyśmy razem w ławce i w ogóle tak, wiecie, randomowo, no nie, przepoznałyśmy przed chwilą i ona już ze mną siedziała w ławce, bla bla. Ale jakby to na tym się skończyło, w sensie już później, wiecie, pojawiły się te grupki standardowe w liceum i już mieliśmy jakby kontaktu takiego codziennego, no to była zwykła koleżanka z klasy, nie? Ja się zapytałam tej właśnie mojej przyjaciółki, dlaczego ona mi to dała, no a ta moja przyjaciółka powiedziała mi wtedy, że no ale nie mówiłaś dokładnie, co byś chciała i w sumie miałam takie laska, ale co to ma wspólnego z makijażem? No, ale też nie chciałam zwalać winy na moją przyjaciółkę, no a ta dziewczyna, która mi dała ten prezent, ona dostała coś fajnego, coś co właśnie jakby tam chciała i jakby ona się tak cieszyła, a ja dostałam coś takiego. I jakby ona nawet chyba się chciała przyznać, że to ona mi to dała, bo ona się tak odwracała wzrok, jak się na nią patrzyła. Później jeszcze w ogóle z klasą szliśmy na wystawę w ten sam dzień, jakby z okazji świąt i słuchajcie, ja tak się powstrzymywałam od tego, żeby się nie popłakać za chwilę, bo serio, było mi tak przykro. Każdy dostał coś fajnego, no nie? Jakieś rzeczy do kosmetyków, jakieś inne duperele, a ja dostałam naprawdę, no, książkę o historii chirurgów. I nic więcej, nawet żadnej czekoladki, ani nic, po prostu książkę o historii chirurgów. I jak w końcu wróciłam z tej wystawy do domu, już naprawdę ledwo tam siedziałam i serio bardzo się chciało płakać, to ja wchodzę do domu i od razu się popłakałam po prostu. Zaczęłam pisać tam do moich znajomych, to też do mamy dzwoniłam. Po prostu, no wiecie, mimo wszystko mnie to zabolało, bo jakby każdy się cieszył z prezentów, a ja nie. W sumie też to mówiłam 500 razy. Ale no wiecie, o co chodzi, jakby czekałam na to tyle czasu, ja kupiłam taki fajny prezent swojej koleżance. Ta dziewczyna, która mi dała prezent, dostała fajny prezent, a ja dostałam coś, czego totalnie, czym się totalnie nie interesuje. I razem z rodzicami ustaliłam, że ja napiszę do tej koleżanki, bo może ona ma paragon i uda się na coś wymienić, albo ewentualnie no po prostu oddam jej tą książkę, bo wiem, że ona będzie leżała i kurzyła. No ja do niej napisałam wiadomość, że bardzo jej dziękuję za prezent, ale niestety jest to coś, co ja na pewno nie użyję i czy ona chce tą książkę, albo czy chce ją oddać do sklepu, czy cokolwiek, no ale ona mi nic nie odpisała. No i ja w końcu sprzedałam tą książkę, tylko że ją sprzedałam za jakieś 10 zł chyba na Vinted, no bo nie chciałam, żeby się kurzyła i wiedziałam, że i tak nikt jej drożej nie kupi, ale nawet mój tata mówił, który jakby, no mój tata ma takie nawet świeże podejście do takich rzeczy, no to on powiedział, że ten prezent wygląda jakby ona po prostu wyszła do Empika i wzięła pierwszą lepszą książkę i poszła do kasy, bo to dosłownie była randomowa książka, totalnie niezwiązana z niczym. Naprawdę dosłownie z niczym. W życiu nie mówiłam, że się interesuję chirurgią. Nawet profil naszej klasy na to nie wskazywał, bo ja byłam w klasie artystycznej, więc mogła być jakaś, nie wiem, o teatrze książka czy coś. To było tak po prostu, no niefajne. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Przynajmniej ktoś kupił tą książkę, więc był szczęśliwy. No a potem mama mnie pocieszyła, bo mi kupiła coś tam na święta i tak. W sensie na te mikołajki klasowe tego samego dnia. Więc nie było mi aż tak bardzo przykro. No ale wiadomo, jakby byłam trochę zawiedziona i właśnie jak był następny rok, w sensie, że w tamtym roku jakby jak sobie dawaliśmy na klasowe mikołajki prezenty z moją klasą, to ja tam mogliśmy w końcu napisać, co chcemy. Ja napisałam, że wszystko, ale nie książka. Na szczęście dostałam jakiś fajny zestaw z Douglasa. Więc widzicie, można po prostu kupić fajny prezent. Po prostu trzeba chcieć, a nie sądzę, żeby ta osoba chciała. Nie wiem, czy ona się na mnie obraziła i dlatego to zrobiła.
nie wiem i już w to nie wnikam. Aczkolwiek no po prostu wiedzcie, że mi było mega przykro i to jest naprawdę no przykre, serio, że się postarałam, a sama nic nie dostałam takiego. Dobra, ja muszę iść to zmienić do łazienki, bo wygląda to okropnie i za chwilkę do was wracam. Dobra, wróciłam i jak coś to teraz będę robiła taki pilnik jakby, bo ostatnio dostałam jakąś próbkę chyba w Douglasie czy w Sephorze, czegoś takiego. Ja myślałam, że to jest jakiś krem, a patrzcie co to jest. Jakby ja tego użyłam już raz, ale zostało mi jeszcze tutaj w opakowaniu tego sporo, dlatego wam pokażę. To jest taki proszek, no nie? O taki. I to się nakłada na twarz mokrymi rękami i się rozsmarowuje. Ja mam tutaj wacik, żeby sobie moczyć ręce. I próbuję to nakładać, ale to nie jest łatwe w sumie, bo ja bardzo sypię, ale to jest taki peeling po prostu, no nie? Trzeba go tak wcierać. Postaram się jeszcze tym wacikiem to... O! Wacikiem jest lepiej. Także tak się skończyła ta historia, że w sumie to nijak, bo żadnego z tego w sumie morału nie było. Ale w sumie powiem radę, serio, jak nie wiecie co kupić komuś na mikołajki klasowe, to kupcie chociaż cokolwiek sensownego, nie wiem, coś co się przyda. Bo chociażby same słodycze nawet, no bo serio, komuś może być naprawdę przykro, jak zrobicie coś takiego, a wiecie, ja by się nawet, nie wiem, uciszyłam się z mydła chociażby, bo to jest coś, co bym używała, a nie jakieś randomowe książki, nie wiadomo skąd w ogóle. Także pamiętajcie, możecie się też wprost zapytać tej osoby, co by chciała i myślę, że nie będzie miała z tym problemu, bo naprawdę uważam, że nie jestem jedyną osobą, która miała taką sytuację, której było po prostu mega przykro, że została tak jakby zlekceważona trochę. Bo to w ogóle ta dziewczyna potem, ona w ogóle nie była jakby przyjazna, ona bardzo dużo dziwnych rzeczy robiła, ale no mniejsza z tym. Dobra, idę sobie zmienić ten peeling i będziemy robić resztę. Jestem i słuchajcie, bym zwracać uwagę, w jakiej ja kolejności robię te wszystkie rzeczy, dlatego że ja totalnie się nie znam i nie siedzę w pielęgnacji, ja robię pielęgnację raz na 5 lat, bo ja w ogóle nie mam problemów jakichś ze skórą, no nie? Jedynie co, no to czasem mi coś wyskoczy, ale to jest mega rzadkie, ja w ogóle nie mam trądziku ani nic. Do tego po prostu ja nie mam jakiegoś skincare. Dobra, teraz będę robiła maseczkę w płachcie, taką z elfem świąteczną. I mogę przejść do drugiej historii. Druga historia się wydarzyła chwilę dosłownie po tym, w sensie, bo te mikołajki były w grudniu, no i wtedy ja też jechałam do mojej babci i miałam się spotkać z moim ex-chłopakiem. W sensie wtedy był moim chłopakiem, ale teraz jest moim ex. Całe szczęście. Coś to ta maseczka jest z Rossmana, ale dzisiaj się pytałam i nigdzie nie było, także nie wiem, czy ją złapiecie. No, w każdym razie kwestia była taka, że ja z tym chłopakiem byłam prawie pół roku. Znaliśmy się już dużo dłużej. Dużo dłużej. No bo już ponad rok się znaliśmy. No i po prostu jako, że byliśmy razem, no to chcieliśmy sobie zrobić prezent na święta. I oboje to postanowiliśmy i na początku chcieliśmy ustalić budżet, ale później jakby, nie wiem czy ja, czy on, już nie pamiętam, nie będę kłamać. Powiedzieliśmy, że nie, że jednak robimy bez budżetu, ale wiadomo, no w granicach rozumu, tak? Tylko powiem wam szczerze, że nienawidzę takich maseczek nakładać, bo one zawsze są na mnie za duże. Po prostu... Co to jest? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, jak się zakłada te maseczki? Bo ja nie rozumiem. Przepraszam, nie mogę z tego, jak ja wyglądam. I serio, teraz się czuję zbyt głupia, żeby opowiadać tą historię. Wracając do story time'u, mam nadzieję, że się skupicie przynajmniej bardziej niż ja, bo po prostu ja nie mogę. I ja będę sobie tym sprzętem ją tutaj wymasowywać. I wracając do story time'u, no i no to tak, to on chyba pierwszy dla mnie kupił prezent i on, bo to był taki chłopak, ogólnie w skrócie nie powiem, mi się nie chce nie zgadywać, serio, nie służy do tego mój kanał i w sumie po prostu nie ma na to czasu, żeby o nim gadać, bo był bardzo niefajny. W każdym razie on cały czas mi gadał, że on będzie w przyszłości bogaty i w ogóle, że on jest taki super, że nie mogę z tego, jak ja wyglądam.
że on jest taki bogaty, że jak będziemy dorośli już i będę jego żoną, to że nie będę musiała nic robić, bo on zapracuje tej, żebym mogła tylko sobie leżeć, przy czym ja wcale tak nie chciałam. Ale wiecie, to był taki typ, że on wszystko zrobił, a w końcu nic nie robił, bo na przykład mega dużo planował ze mną rzeczy, a końcowo ich w ogóle nie robił. I tak serio, takie coś wam powiem, tylko że on mnie zabrał na wspólny wyjazd kiedyś do Energy Landii. Skończyło się tak, że cały ten czas spędziłam z jego siostrą, bo on się obsrał w gacie i nie chciał na niczym jeździć. Tak, i mówię to w tej maseczce. To był ten typ chłopaka, że on był takim mega kozakiem, tylko w słowach, bo tak naprawdę on nic nie robił, nie? On nawet sobie pracy nie potrafił znaleźć normalnej, bo oni by go nigdzie nie chcieli przyjąć, a z drugiej strony to on całe wakacje potrafił przegrać, w ogóle się ze mną nie spotykając prawie, no spotykając się ze mną przez 1/10 czasu, tak obliczyłam to. Więc on był właśnie takim typem chłopaka. Ja na początku mu w związku w ogóle mu wierzyłam w to, że on mówi, że on jest taki bogaty, no i w ogóle mówi, że on na mnie nigdy nie będzie oszczędzał, że na dziewczynę to on wszystko może dać. I przyszedł czas na te prezenty właśnie, no i on mi kupił prezent i on cały czas gadał, że to jest coś takiego wow, że on tyle na to wydał i wiecie, ja jak to słyszałam, to uznałam, że kurde, no nie mogę zrobić gorzej, no nie? W sensie, że też chcę jakby no, dorównać temu mimo wszystko, no bo wiecie, więc ja, jak głupia po prostu, serio, ostatnie moje pieniądze jakieś z oszczędności, wydałam na perfumy markowe, i ona kosztowała 200 zł, i jakby wiem, że teraz coś może wydawać mało, ale wtedy to było dużo, zwłaszcza, że jeszcze nie było takiej wysokiej inflacji, jak jest teraz, więc no to były wtedy drogie perfumy po prostu. Moja mama była dla mnie bardzo zła, że ja je kupiłam, bo uznała, że to jest właśnie za drogo i że jeśli już je kupiłam, to powinnam tylko to dać. No, ale dodatkowo jeszcze kupiłam, w sensie zrobiłam mu taką DIY, bo ja kocham robić rzeczy DIY, więc ja mu kupiłam jakby taki zeszyt w Empiku, taki kartonowy kupiłam jakby. No, on kosztował tam z 30 zł, to jest do tych scrapbooków, czy jakoś tak to się nazywa. I do tego kupiłam zdjęcia, które kosztowało 50 zł, więc razem to już było, nie wiem, z 80 zł załóżmy. O ile nie więcej, bo nie wiem, jak ten zeszyt kosztował, na pewno nie mniej niż 3 dychy. W każdym razie, no, kupiłam ten zeszyt, zdjęcia kupiłam za 5 dych. I jakby siedziałam bardzo długo nad tym i przyklejałam te zdjęcia, no bo zrobiłam taki zeszyt jakby z naszych konwersacji. W ogóle ja tego wcześniej nigdzie nie widziałam, a jak ja to zrobiłam już i minęło kilka tygodni, to widziałam na TikToku, że ktoś to zrobił, no nie? Miałam takie, kurde, mogłam w sumie to gdzieś udostępnić, to bym zrobiła trend. Ale no nieważne, nie zrobiłam, że mi to dużo zajęło. No i jeszcze dokupiłam do tego pudełko na prezent, jakieś za 15 zł załóżmy, i słodycze. Dużo słodyczy, takich nierandomowych, że nie wiem, marka Carrefour, tylko no, takich, one nie są jakieś najdroższe, ale też nie są z niskiej półki, z takiej średniej, no nie, nie są Lindory, ale też nie są właśnie tak jak mówię, nie wiem, Carrefoura, czekolada czy coś, tylko właśnie jego ulubione słodycze. Też od razu wam powiem, żeby nie było, że ja patrzę na pieniądze jakokolwiek, totalnie w drugą stronę jest, bo po prostu ja przez to, że on tyle mi gadał o pieniądzach, to ja chciałam jakby mu dorównać, no nie? Nie chciałam być gorsza w tym. I też ja nigdy nie chciałam, żeby ktoś za mnie pracował. Ja wolałabym sobie na wszystko sama zapracować. I w sumie tak teraz jest, ja sobie na wszystko sama zapracowałam. Jakby też nie patrzcie na to, że ja oceniam, za ile on mi kupił prezent, ale on się mnie spytał jeszcze przed świętami po prostu, czy ja już kupiłam mu prezent i zapytał się za ile. No i jak to wszystko obliczyć, czyli 200 zł plus 80 empik plus 15, tak bo ja w empiku kupiłam te zdjęcia i książkę, plus 15 jeszcze pudełko, to będzie 295 plus te słodycze, załóżmy 310, 320 zł, nie? To on mi powiedział, no to ja się kupiłem za dużo więcej w ogóle i że będziesz taka szczęśliwa z tego. No ja sobie myślę, Boże, co on mi kupił? Wiecie, mi było tak wewnętrznie głupio, no bo ja też nie chciałam, żeby on wydawał na mnie nie wiadomo ile. Bo, no właśnie tak jak mówię, ja totalnie nie jestem taką osobą, że ja potrzebuję dużo. Nie mówię już to, bo mnie to denerwuje, nie mogę na siebie patrzeć w tym. O może. Okej, okay, teraz będziemy trochę czekać, aż to wyschnie. Sobie tutaj to wcieram z to serum jakby. I wracając. Ja, nie chodziło mi totalnie o to, że czy on wydaje więcej, czy mniej. Ja mam to w nosie. Chodzi mi o jego nastawienie do tego, że on cały czas gadał, że on więcej wydał. No i przyszły te święta. I ja mu dałam ten prezent, mówię super, no a on mi dał mój.
I on mi, słuchajcie, kupił paletkę. I to nie była paletka z Douglasa, z Sephory, czy nie wiadomo skąd. To była paletka z Rossmana, z Ingrid, więc to jest taka, no, średnia półka, no nie? I ta paletka mnie dokładnie nie kosztowała, bo ja ją chciałam akurat. I ona kosztowała 60 zł na jakieś przecenie 4 dyszki, więc nie wiem, może kupiłam na przecenie, może nie, no, ale to jest 6 dych. I dostałam pierścionek. I ten pierścionek też nie był, nie wiadomo skąd, bo był z Apartu. I jakby, nie, żeby nie było, że ja sprawdziłam cenę, moja mama sprawdziła, bo w ogóle ona nie lubiła tego chłopaka. Ja mam, słuchajcie swoich mam, bo one mają rację, w ogóle się zdenerwowało. Słuchajcie, co powiem wam, słuchajcie się swoich mam. Naprawdę. Naprawdę, bo one mają zawsze rację, bo moja mama nie lubiła tego chłopaka. Przez to jakby, że wiedziała, że co on robił, bo tak w międzyczasie to on w ogóle zdradzał emocjonalnie. Co bardzo się odbiło na moim zdrowiu, bo w ogóle zachorowałam bardzo przez to, naprawdę. I teraz muszę brać leki, bo już o tym kiedyś tam mówiłam, że bardzo dużo przez to zaczęłam właśnie mleć. I no to nie było fajne. Dlatego moja mama po prostu go nie lubiła i denerwowała ją, zwłaszcza, że on cały czas tak zaczął, nie? Nawet do moich rodziców tak, no jestem taki fajny, a w ogóle... Kto wie, ten wie. I moja mama sprawdziła, jak kosztował ten pierścionek i się okazało, że on kosztował 119 zł. I tylko to dostałam, nic więcej. Tak mi się wydaje, przynajmniej jeśli coś pomyliłam, przepraszam, ale no 120 zł załóżmy, plus te 60, to jest 180. I on mi jakby próbował wmówić, nie wiem, czy on myślał, że ja nie myślę, on mi próbował wmówić, że on mi kupił droższy prezent i wiecie, nie było tak, że sobie myślałam, o Boże, on jest biedakiem czy coś, tylko bardziej pomyślałam, kurde, a dlaczego mi w takim razie kłamałeś, no bo to było kłamstwo. No ale w sumie mogłam się tego spodziewać po tym, że mnie zdradzał cały czas. W sensie bardziej w późniejszym czasie mnie zdradzał, ale w sumie to wtedy też. Dobra, ja teraz będę robiła masaż twarzy i do tego będę używała tego olejku z Nuxe. Tylko o. I kamienia głaszone w ogóle z Sinseya, mega polecam. W sensie już go na pewno nie mam, bo ja byłam mega dawno, ale taki kamień głaszone, taki zwykły po prostu, żebyście mieli. I ja w ogóle kiedyś ciągle robiłam masaże twarzy, teraz przestanę, widać zresztą, ale zamierzam do tego wrócić. Więc pokażę tutaj mam kilka takich moich jakby, jakichś takich wiecie, no jak ja po prostu robię ten masaż twarzy. Tak przy okazji, content premium, bo ja sobie sama wymyśliłam jak to robienie. W sensie sama sobie wymyśliłam, wiecie, jak to robić. Jest dużo tutoriali w internecie, ale sobie sama opracowałam swój. Najpierw sobie wylewam ten olejek tutaj na twarz. Najpierw właśnie musimy naolejować tutaj wszystko. Nie wiem, czy to jest olejek taki spoko do masażu twarzy, ale może być nawet oliwka dla dziecka. Bez różnicy. Ja już go mam mało, a ja go kocham. Wracając do mojej historii, to najbardziej się zawiodłam na tym właśnie, że on po prostu kłamał w żywe oczy, że on ten prezent kupił za tyle i tyle, a wcale tak nie było. I mi było wtedy mega głupio. Było to niefajne uczucie, że ktoś was tak kłamał w tej głupiej sprawie, bo serio jakby ja nigdy nie patrzyłam na pieniądze, ani na to, co jakby ktoś mi daje, bo ja nie jestem właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, już materialistką. To była druga historia i też wam powiem w sumie tak od razu. A, zdejmijcie sobie pierścionki do tego, bo może wam się to boleć w sumie was. Tak jak mnie zabolało przed chwilą. Trzecią, już chyba ostatnią historią świąteczną, tak mi się wydaje, będzie historia o tym, jak kiedyś nie, że dostałam rózgę, ale nie dostałam praktycznie nic na święta od rodziców. To było jakbym mała w ogóle. I ogólnie to u mnie w rodzinie zawsze było tak, że bardzo dużo prezentów się dostawało, serio. W sensie w sumie nadal tak jest, ale z wiekiem jakby ja już tak do tego dorosłam, że ja nawet nie chcę tych wszystkich prezentów w sensie dostawać, że nie chcę aż tylu. Więc ja sobie wybieram jakieś dwie rzeczy, które chcę i tyle. No ale wiecie, jako dziecko, no to ja zawsze czekałam na te prezentów, no bo po prostu od zawsze tak było, nie? No i ja w ogóle byłam takim dzieckiem, nie że niegrzecznym, ale po prostu dużo problemów robiłam i coś tam odwaliłam, nawet nie wiem co. I mama powiedziała, że ja nic nie dostałam na święta. No ja myślałam, że ona żartuje, no nie? I
jakby pojechałam z nią na zakupy świąteczne dla mojego kuzynostwa i dla mojego rodzeństwa. I ona tam im kupowała prezenty, no i mi się spodobał taki tygrysek, no nie? Taki duży pluszak tygrysa. No i ona powiedziała, że no, możemy to kupić, ale da mi to dopiero na święta. I ja powiedziałam, że no okej. I serio, jakby tak zrobiłyśmy. I ja go dostałam na te święta. I druga rzecz, którą dostałam, to było takie koraliki, takie, to się nazywało gemis chyba. Z tego się robiły takie pieski czy kotki jakieś, no nieważne. I dostałam tylko tyle. I jakby, wiecie, ja miałam wtedy, nie wiem, 9 lat, 10 i po prostu mi było tak przykro, bo naprawdę wszyscy dostali tyle prezentów, a ja po prostu żadnego i jakby wiecie, to tak w filmach niby jest, że no dostaniesz rózgę i w ogóle, a wtedy się czułam, jakbym dostała taką rózgę, bo po prostu było mi bardzo przykro. Bo teraz będę używała tego rollera, żeby sobie odświeżyć buzię i to jest takie naprawdę kojące, Jezus, naprawdę najlepsze uczucie. Więc kochajcie rodziców. Nie no, ale w sensie, no też nie uważam, żebym ja zawiniła temu. Tak wyszło, ale już tak więcej nie było nigdy. Teraz ja też nie oczekuję jakichś wielkich prezentów. Nawet wiem, co dostanę na te święta, bo wiecie, że mam inne podejście do tego. I w sumie szkoda, że mam tylko tyle historii świątecznych, bo w sumie naprawdę ja nie mam jakichś super historii. U mnie w ogóle w domu nie jest tak, w sensie na święta, że ktoś się tam kłóci czy coś. Nie wiem, w ogóle nie ogarnę tych TikToków i jak czasem ludzie wstawiają, że no mama przed świętami czy coś, moja mama nigdy nic takiego nie robiła, jak tam są na tych filmikach, czyli nie biegała po domu wpuszczona i tak dalej. Dobra, ostatnią rzeczą, którą sobie teraz użyję i w ogóle w tym odcinku, bo już nie kończyć, bo jest w ogóle mega późno, ja się jeszcze muszę spakować, dlatego że jadę do babci rano, to będę używać tego. To jest taki roller masażer, jego można używać do wszystkiego w sumie, do twarzy, do ciała. Ja używam do twarzy, to się odłącza i on tak, ojeju, on jest też fajny. U mnie zawsze święta są raczej spokojne, ewentualnie, nie wiem, jakieś tam krótkie spiny, które po 5 minutach się wyjaśniają. Nigdy nie miałam tak, że była jakaś wielka kłótnia o polityków czy coś, w życiu tak nie miałam. Ewentualnie może raz, pamiętam jakąś taką większą kłótnię, ale nawet nie wiem, czy było święta, czy Wielkanoc, ale to jakby nie dotyczyła totalnie mnie i jakby mojej rodziny, z którą mieszkam, tylko tam innych osób, więc jakby ja w sumie się cieszę, że mam takie normalne święta, aczkolwiek powiem wam, że ja od bardzo dawna totalnie nie czuję klimatu świąt, totalnie jakby ja dzisiaj, teraz ja nie czuję, że to są święta, dla mnie to jest dzień jak co dzień. I jest to dla mnie bardzo przykre. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda to poczuć. Dlatego, że po prostu ja kiedyś bardzo lubiłam święta i mam nadzieję, że mi to po prostu wróci, bo serio bardzo je lubiłam. I miałam taki mały plan, że chcę za 2-3 lata w Dwójmiorku zrobić święta sobie z moim chłopakiem. A jak nie będę miała chłopaka, to kurde z przyjaciółką albo samą sobie zrobię i koniec, kropka. Bo po prostu mega chcę poczuć vibe świąt i wydaje mi się, że w Nowym Jorku bym poczuła właśnie, bo tam mega jest to, wiecie, tak rozwinięte. Trochę musimy mózg pomasować. Nie wiem, czy to coś daje, bo mi się już w sumie będę chciała tego używać. Dobra, ostatnią rzeczą już, jaką użyję i będę mogła się pakować, to jest olejek rycynowy, taki zwykły. Ja używam naprawdę sporadycznie go na brwi, bo ja mam po prostu bardzo sztywne brwi i rzęsy. A to mi je trochę osłabia i dobrze, bo ja moich brwi nie mogę ułożyć w ogóle nigdy. One są takie, że po prostu nie da się. Jeśli się zmienił kadr, ale musiałam na chwilę coś zrobić, więc ja używam tego na rzęsy i na brwi. I sobie to wczesuję tym taką szczoteczką po prostu, żeby się ładnie wszystko wczesało. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że podobały wam się moje historie. No i życzę wam wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, serio. Wesołych, spokojnych świąt. Żeby nie było żadnych kłótni niepotrzebnych o politykę czy coś, bo jakby współczuję osobom, które tak mają, tak nigdy nie miałam. Ale współczuję wam. I po prostu trzymajcie się. I do zobaczenia w nowym roku już chyba, a może jeszcze w tym, nie wiem, ale w nowym roku będzie dużo filmików, także
wyczekujcie. No, pa, pa!